Hej siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, ja Szymek, w sumie on Szymek, zaraz on zobaczycie, Szymek. Ale słuchajcie, jest ze mną zio. I witam was w kolejnym odcinku z komendowego pojedynku. I słuchajcie, witamy. Ostatni komendowy pojedynek wygrał zio, ja przegrałem, tak, i słuchajcie, różnicą, a może powiem po prostu, ile miał zio miał 14110, ja miałem 2849. No i tym sposobem to ja właśnie przegrałem. No i niestety, w ostatnim odcinku zio nie wytrzymał z mówieniem swojej kary. Niestety. Więc otrzymuje nową karę, a mianowicie będzie to mówienie młody zamiast stary. Tak, dokładnie. Powiedziałem stary, w efekcie teraz mam karę i będę musiał mówić młody zamiast stary. A ja muszę na siebie mówić w trzeciej osobie, więc... Więc Szymek musi mówić na sobie w trzeciej osobie i musisz mówić w ten sposób jakby, tak? Tak jakby tak na to spojrzeć. Dobra, słuchajcie, jeśli macie spodobać, pamiętajcie, żeby tutaj uda. Zasypać Szymka łapkami w górę, bo to jest bardzo istotne, żebyście tutaj zostawili 10 tysięcy łapek w górę. On na pewno tego chce, więc myślę, że... Tak. Szymek nie na 100% ma co mu, chce, tak. Żeby się zostawić 10 tysięcy łapek w górę. Chcemy zostawić tak 10 tysięcy łapek w górę. On by tak chciał, właśnie tak. Możecie tak dokładnie robić, bo on by na pewno tak chciał. Więc on teraz stanie już na płytce. Powie wam teraz temat, którym oczywiście jest animacja w Minecraft. Więc myślę, że on razem z Zio sobie poradzi. Stoimy po złych stronach. Chciałem ci to powiedzieć, ale tak no. Dobra. Mód powiedzieć. Dobra, 5, 4, 3, 2, 1 i mu razem z zio. Nieważne, co? Dobra. Powiedział mu. Czaisz? A powiedział mu? No. Mu? Mu? Tak w sensie? Dobra, rozumiem. Schodźmy tą karuzelę śmiechu, bo zaraz umrzemy. Słuchajcie, musimy zrobić animację, musimy zrobić jakąś fajną animację. Szymku, przekaż widzom, albo raczej powiem ci w ten sposób. Niech Szymek przekaże swoim widzom, jaką animację będzie robić. Więc on musi zrobić taką animację. Jemu się bardzo taka animacja podoba, że chciałby zrobić taką animację poklatkową, czyli że robi jakby 20 pomieszczeń i wtedy na przykład robi animację. O, tak można to powiedzieć. Tak można to nazwać. Tak, tak to będzie wyglądać. Tak można? Tak. Tak? A co się robić będzie? To. Pyta mu. Nie. Pyta mu. Co? A zio będzie robić szalony. Bardzo fajną animację wciskania przycisku. Zobaczysz, spodoba ci się, jestem tego pewien. O kurczę. Spodoba mu się na coś, pewno. Coś, czego nie chciałbym powiedzieć Szymkowi. No bo na pewno mu się podoba, nie? Jestem pewien, że mu się podoba. Podoba mu się? Jak myślisz? Myślę, że może mu się podobać. Mu? Ojej, słuchajcie, naprawdę, ja sądzę, że z takich odcinków powinny być memy robione. Albo jakiś co najmniej funny moment, jakby ktoś chciał. Wiem, że Szymek chciałby opowiedzieć kawał. No to niech Szymek opowie kawał, ja jestem bardzo chętny. To on opowiada. Nie, dobra. To już? To śmieszny kawał, Szymek opowiedział, muszę przyznać. Jaś przychodzi do przedszkola i tam pani się go pyta. Jasiu, jaka jest twoja ulubiona kolęda? A on mówi, że o tej krówce. Tak, o krówce. No pani się pyta, tak myśli. Jaka może to być, jaka to może być kolęda? No więc się w końcu nie mogła jakby się zdecydować, co to może być za kolęda. No i się pyta w końcu Jasia, no a jaka to jest komenda o tej krówce? A on komenda. Mówi, jaka to jest kolęda o tej... A on wtedy mówi, no ta, małemu. Ojeju, nie! Nie. Po prostu nie. Śmieszna, co nie? To znaczy śmieszny żart. Po prostu nie. Tak. To? Tak. To. Szymkowi się podobało. To dobrze, że Szymkowi się podobało. To propsuję. Jak Szymkowi się podobało, to propsuję. To mega sprawa. Dobra, bo zauważył, że zostało 13 minut, więc minęły dwie z tego, co zdążył policzyć. A? Tak, więc mało czasu jest w sumie. Okej, w takim razie. Powiem ci, że mój mechanizm będzie naprawdę, naprawdę intrygujący, muszę ci przyznać. Jeśli się oczywiście uda mi go zrobić do końca, a mam nadzieję, że Szymek się zastanawia, co takiego możesz przedstawiać. Co takiego może przedstawiać tak komendę. To jest niesamowita sprawa, muszę ci powiedzieć. Szymek nadal jest ciekawy.
Muszę ci powiedzieć, że to naprawdę niesamowita sprawa, że będziesz w niebo wzięty, jeśli zobaczysz już tą sprawę, naprawdę. Szymek na pewno będzie w niebo wzięty. Jestem tego pewien. O nie, ktoś mnie tutaj... Ktoś go tutaj połkuje! Znaczy, proszę, kurczę. Nikt cię nie połkuje tutaj, gdzieś się ktoś połkuje. No nie, nie tu. Na TS-ie? Go tutaj go połkuje, tak? Ta. Mu? Połkuje mu? Połkuje mu coś. A co mu połkuje? Bo może ja myśleć, żeby nas nie było widać nigdzie. No dobra, nieważne, w każdym razie, no. Nie tu. Tam go coś połkuje. Miałem taki pomysł, tylko nie wiem, czy on wyjdzie. On ma taki pomysł, o kurcze! To jest no, trudne. Ja wiem, że Szymek ma taki pomysł, ja nie wiem, kim ty jesteś, no. No i co Szymek ma za pomysł, powiedz mi. No. On ma taki pomysł, żeby zrobić twarz zio. I twarz jego. I on będzie w ręku miał młotek. What? A zio będzie miał jeszcze wszystkie zęby na samym początku. A po kilku klatkach animacji zio nie będzie miał wszystkich zębów. Okej, dobra, mi się podoba. W takim razie chcę zobaczyć. Już się nie mogę doczekać. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. A Szymek bardzo jest ciekawy, jak efekt tego pracy może wyjść. Niestety Szymek będzie musiał wyjść sporo za swoje miejsce pracy. Ale myślę, że zio nie będzie taki no, ordynalny. Mam nadzieję, że nie będzie zio taki. No naprawdę. Taki fajnie ordynal. Było, jakby zio nie był taki, naprawdę. No to mogę powiedzieć. Zio, nie bądź taki. Tak Szymek prosi. Okej, okay, jak Szymek prosi, to może posłucham. Ale dobra, no nie no. Słuchajcie, prawda jest taka, że ten obszar jest troszkę mały i jednak, no załóżmy, że może nam się zdarzyć gdzieś tam kiedyś wyjść poza ten obszar i tyle. Mm-hmm. Po prostu. Szymek musi wkleić gdzieś w losowe miejsce jego animację, żeby zobaczyć, w którym miejscu on to wklejać musi. Okej, już wie Szymek, gdzie to wklejać musi. Już wie? Tak, tak. Zatem musi teraz tylko szybko to wymierzyć. Na ile to ma bloków? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. 10 bloków. Co 10 bloków musi to stawiać. Jeśli dobrze policzył, tak, tak? Jeśli dobrze policzył. Ta? Tak, tak. Ta? Ta? Tak! O! Dobrze obliczył, wydaje mu się tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Może już wejść. Ja ci powiem, że bardzo mi ułatwiasz nie mówienie raz, tego dwa, słowa. Trzy, cztery, znaczy, pięć, sześć, siedem, bardzo osiem, Szymek dziewięć, mi ułatwia dziesięć. Nie mówienie tego słowa, którego nie wolno mi mówić. Bo tak? Mówisz... bo tak, do trzeciej osoby mówi do siebie Szymek, więc... No, także ja tam propsuję, to jest bardzo fajny pomysł, żeby Szymek tak mówił do trzeciej osoby. W sensie do siebie o, w trzeciej nie. osoby. Do trzeciej osoby, co to za ty? Do trzeciej osoby. Okay. To nieładnie. Szymek już kilka... Ma 5 kratek animacji przygotowanych. Świetnie. To jestem w takim razie w niebo wzięty, muszę przyznać. I chciałby chyba zrobić 10. No to niech zrobi. Myślę, że czasu mu wystarczy w zupełności. Zwłaszcza, że zostało nam jeszcze 9 minut. Szymek jest zadowolony, że tak szybko ogarnia to wszystko, jednak boi się, że może mu nie wyjść. Co powiesz, jak ci powiem, że mam... Znaczy, co Szymek powie, jak powiem mu, że mam w tym momencie jakieś... 80 kawałków bloków w tej animacji. Co ty mówisz właśnie? Szymek jest zainteresowany twoją animacją. Ponieważ Szymek nie ma żadnego command bloka w swojej animacji. O nie. Szymek nie wie, co zrobić. Wie na pewno, że zio w piątej animacji straci zęba. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I zio później będzie płakał. Będzie płakać. No już się boję. Nie, naprawdę, szczerze, nie mogę się doczekać, naprawdę. Strasznie mi się podoba ten koncept, chcę go zobaczyć. Szymek jest zainteresowany, czy zio naprawdę chce stracić zęba. Zio marzy o tym. Zio chce stracić jeszcze zęba. Jak? Myślę, że zio, Szymek będzie... Szymek myśli... Szymek myśli, że... Na meetupie spokojnie można odwzorować animację. Uuu, ale mnie spanczował. Ja go tak spanczuję w zamian za to. Na meetupie. Punch, punch!
Pani. Szymek Pani. Myśli. A jak? No jeszcze jak? Dobra, Szymek. No już powiem szczerze, że już kończę powoli swoją animację. Mam nadzieję, że jeszcze będzie działać. Szymek się spieszy. Niech się Szymek nie spieszy, nie ma co się tutaj śpieszyć. Szymek chce, żeby zdążyć. Okej. Szymek chyba zdąży. Tak? Chyba tak. Chociaż jeszcze tego nie wie. Szymek się śmieje teraz, bo ponieważ... Coś śmiesznego wyszło strasznie. Serio. Śmiesznego strasznie. Szymek się strasznie z tego śmieje teraz. Tak? A jak? Tak? Raczej nie inaczej. Okay. Szymek uważa. Okej. Okay. Szymek uważa, że brzmi strasznie, jakby był w epoce kamienia łupanego. Szymek być. Tak. Ojeju, mam nadzieję, że zdążę. Dobra. Szymek zauważył, że zio płacze na jego animacji. To? A, to? Ponieważ wleciał mu ząb. O! Redstone block, okej. Okay. Dobra, powiem ci, że już jest całkiem nieźle. Aha! O! O! Okej. Okay. Nie, jeszcze nie skończyłem, spokojnie, jeszcze chwilę. Wiem, że ty już się boisz, ale nie masz co się martwić. Ja mu... Co? On musi! musi. Teraz tylko przygotować dokładnie animację. Tak. To? I dokładnie ją wkleić. Zastanawia się, czy na pewno dobrze będzie ją wklejać, ale robi jololo. Dobrze ją wkleił. Nie musi robić jololo. Słuchaj, nie ma co się martwić, jeszcze mamy sporo czasu. A jak? A ja? Tak uważa właśnie. Ej, powiem szczerze, że to jeden z fajniejszych konceptów ogólnie na karę. Nie wiem, jak ty myślisz. Szymek myśli, że stary zio mówi i rację ma. Znaczy... Młody zio? Ta. Okej. Okay. Niechże tak będzie zatem. Jak pyta się Szymek, jak staremu zio idzie? Doskonale idzie z młodemu zio. Z młodemu zio. Młody. Okej. Okej. Let's try. Młody Szymek musi teraz dodawać do każdego comment bloka 10. 10? Czy odejmować? Zastanawia się. Odejmować od każdego 10, tak, tak. Tak? Musi robić tak. Odejmować 10. 5. 6. 6. 7. 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, Szymek jest głupi, 9, no. Dobrze liczysz. 9, potwierdzam, 10, już widzi jaki jest błąd w jego rozumowaniu. Fuck. 10, 11, ale nie wiem jaki jest błąd w moim rozumowaniu, bo mechanizm niby działa, ale jest jakiś drobny problem. 11 i potrzebujesz, Szymek, jeszcze jedną rzecz. Ile ona oddalona jest? Raz, dwa, trzy i jedno do tyłu, tak mówi sobie. Raz, tak dwa, mówi? Trzy i jedno do tyłu, to jest miejsce to. Dobrze zrobił. Ojeju, źle zrobiłem. Szymek nie testował jeszcze, jak działa jego mechanizm. Musi zrobić to dokładnie za chwilę. Czy okay. Uda mu się? Zastanawia się on. Nie. Jednak może to mu się nie udać. Głos rozsądku zio podpowiada, że mu się nie uda. Szymek głos jednak rozsądku zio jest prawie nadzieję, pewien. Że mu się nie uda. Szymek jednak jest prawie pewien,
że cały mechanizm uda mu się. Ustawia tylko repeatery w celu przedłużenia, żeby czasami mechanizm jego niezbyt, żeby nie zacinał się zbytnio. Animacja jednak ta nie będzie zbytnio płynna. Natomiast będzie na pewno bardzo... Rozumiem, że wszystko działa, tak? Dostały 2 minuty Szymkowi. Wygląda Szymek nieco śmiesznie jednak to. Szymek chyba to już zrobił. Kurde, miałem nadzieję, że nie zrobił, no. To nie zrobił fair, wszystko Szymek, jednak to nie fair. Chce udoskonalić on animację lekko. Gdyby wiedział, że czasu jeszcze trochę ma, na pewno zmienił to by, jednak... Ty mówisz jak Yoda w ogóle. To nie ten odcinek. Trudno jednak. Trudno. Powiedział Szymek. Szymek powiedział tak. Tak, tak. Tak. No to. Szymek nie wie, co jeszcze udoskonalić może w tym, co zrobić ma tu, ale 26 sekund zostało. Znaczy przesierado to. Udoskonala wszystko ogólnie. To. Jakbyś nie wiedział, tak informacyjnie. Wiedziałeś o tym? Czy Szymek wiedział o tym, że shit, to znaczy przesieradło? Szymek o tym nie wiedział chyba. Dlatego? Jednak Zio zaraz zobaczy, że będzie płakać z powodu tego. Płakać? Płakać. Koniec! Okay. Zostało koniec. Więc. Ściana komand bloków. F3H, już jest koniec. Dobra, słuchajcie. N, jakie H? Ja już skończyłem, F3N, o właśnie, dobra, słuchajcie, już jestem w takim razie, jeszcze nie patrzę mój... Co to? Dobra, okej, okay, możesz zresetować, jeśli to jest zresetować? Już nie zrobię tego, bo chciałem, żeby się to powtarzało cały czas, ale tego nie... Okej, okay. Chociaż to co, przechodzimy najwyżej do twojego dodam najpierw? To później, niech to ocenią, a dobra, może twój najpierw. Okej, okay, dobra, no to ja mam do ciebie tutaj taką magiczną prośbę, żebyś poszedł tutaj, w to miejsce, stanął tak idealnie. Tak. Okej, okay, stoisz, patrz teraz prosto na ten napis, tak? Tak, nawet i teraz ja mam prośbę do widzów. Słuchajcie widzowie, w tym momencie ja przeciągnę dźwignią, ale wy musicie też zrobić magiczną rzecz, czyli jeśli jeszcze macie czerwony przycisk subskrybuj pod filmem, to w tym momencie musicie biały. Kliknąć subskrypcję. Uwaga, ja klikam subskrypcję i zaczynamy! I lecimy. I coś takiego ma się wydarzyć również u was, na waszych komputerach, smartfonach, czy czymkolwiek. Wow, zio! Jej, dokładnie, tak. Co? To jest bardzo proste, bo jak po prostu stawiałem te same command bloki. Masz dwa typy command bloków, które stawiają bloki tak, w tych tak. O. A w drugich są command bloki, które usuwają redstone blok, który się tutaj pojawia po tej stronie. I tyle. Nic więcej nie ma. I jest tutaj, domyślam się, armor stand, który wszystko ten, tak? Tak, 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 tak. Jak staniesz ty, upatrz, pokażę ci. No. Uwaga. I teraz leci tutaj armor stand, który po prostu uruchamia każdą dziwne klatkę po kolei. Dziwne jest to, że Minecraft jakby wyczytuje, że najpierw się pojawia tak naprawdę... Entity są zawsze zlagowane, na serwerach to już w zupełności, bo widziałeś, że armor stand leci za blokiem. Leci za blokiem, a powinno być właśnie odwrotnie. W każdym razie, no mówię, wygląda to dość fajnie i wiesz... Ja bym nawet możesz resetować, tak? Wszystko? O, tak, tak, wszystko, bo mam tutaj swoją klatkę taką bazową, czyli pierwszą klatkę animacji mam ustawioną tam. Aha. I wszystko działa, dość proste, nie? Dosyć i łatwe, ale to są wszystkie te same komendy, jakby tylko, że trzeba było je rozstawić. A co ci nie działało na samym początku? Na samym początku, wiesz, jaki miałem problem? Armor stand był teleportowany za krótko, w sensie był teleportowany od razu przy command bloku i command block, ten repeat teleport, nie łapał, nie pozwalał mu złapać tego command bloka. I w efekcie pierwszy rządek mi się nie wykonał i miałem cały czerwony ten orządek tutaj, o nie, z góry na dół. Aha, ten się nie wykonywał. Tak, dlatego teleportowałem armor standa o jeden dalej i w efekcie z każdym kolejnym rzędem masz jeden tick opóźnienia względem klatek animacji. No to jest tam jeden drobny mankament. To jest to, o czym mówiliśmy na samym początku, nie? To nie wiem, czy pamiętasz. Dobra, to teraz może moje, co? Dobra, bardzo chętnie. Więc zobaczę. Na razie zresetujmy może do pierwszego, o tutaj, do tego miejsca. No, to jest okay. Początek całej historii. No i chodzi o to, ja dopowiem tutaj trochę, bo to jest cała historia, słuchaj, stary. Cała historia. Otóż... W ostatnim odcinku Zio wygrał komendowy pojedynek, więc Szymek jest zdenerwowany i uwaga, klika guzik, patrz. No. Aha, no okej. Okay, Zio płacze teraz, bo nie ma zęba. Ja razu ja mogę tego przygotować tutaj, żeby to się zaplątywało. Może być. Dobra, może być. Bo ja to nawet przygotowałem, że ta jakby ręka później się cofa do miejsca wcześniejszego. To znaczy, możesz to po prostu redstone pociągnąć, to nie ma 15 kratek chyba, nie? Czy jest?
Zobaczmy, chyba będzie. A nawet jeśli jest, to co za problem, żeby tutaj postawić. Okej, okay, lecimy tak. Dobra, i może... Nie, tylko tak będzie trzeba zrobić. Trzeba to na końcu właśnie. O, ten sposób. No i teraz możemy zagalopować. O, właśnie. Dobra. Tylko pierwszym widzę, że ten motek jest jakby w innym kolorze. Trochę to to... Ale fajnie ogólnie to wygląda, jakby tak, no, wiesz... No, powiem szczerze, że mega, naprawdę, świetna sprawa. Nawet oczami tak mam, później się trochę uśmiecha. A, każdą klatkę pytęczą przebudowałeś tutaj. Tak. Dobra, to teraz już czaję, no to tak. To trochę więcej roboty było niż u mnie, jak widzicie, ale i tak całkiem fajne, kurde. Całkiem i to są fajne. Różne sposoby na animację. Nie wykorzystaliśmy, wiesz czego? Tego, co próbowaliśmy wykorzystać na samym starcie. Zanim zaczęliśmy, słuchajcie, wykorzystywaliśmy jeszcze jedną fajną rzecz, czyli rzucaliśmy piaskiem, jakby. Tak. Bo można przywołać piasek. Poczekaj, zróbmy szybko to. Falling Sand. I pokażmy, jak można go rzucać za pomocą tagu Motion. To też taka dość fajna ciekawostka, bo dużo osób nie wie. To, co? Poka. Już pokazuję, uwaga. Bo zaraz będziemy widzieć. Zioł nie ma zęba. Dobra, czekaj, mam tak motion przypisany, jeszcze chwilę tylko. W ogóle fajnie wygląda, jak jesteś taką markową emotką z tymi łzami. Dobra, okej, okay. No, mam tutaj komendę, weź zobacz tą komendę najpierw. Ja tego przycisk sobie zabiorę, wiesz? O, już jest. No, okej. Okay. I można po prostu tym rzucać jakby, tylko że teraz akurat spada na nie było w tym miejscu, to w drugą stronę. Można minus dać, no, właśnie. No, daj minus. Dodałeś? Nie, myślałem, że ty dodajesz. Dobra, to ja dodaję do ostatniej tutaj tej. Okej, minus i teraz popatrzcie, o właśnie, to można sobie stawiać. Tak, i tag motion, który macie w środku, weź pokaż ten tag, on odpowiada za osi X, Y, Z, tam są zapisane. Tak, to można sobie wartości, tak pokombinować właśnie z animacją, też jakimś takim stawianiem domku na przykład, dzięki temu, że to jakoś fajnie wygląda. No, i to też fajnie efektywnie wygląda, tylko mieliśmy mało czasu trochę na przygotowanie tego, jakbyśmy mieli... Bo 15 minut, więc tutaj nie ma... Myślę, że w godzinę byśmy byli w stanie zrobić już fajną animację z tym Falling Sand, no ale ja muszę jeszcze raz sobie kliknąć. Dobra, kliknij sobie jeszcze raz, daj suba. Oj, tutaj się zepsuło, czekaj, zaraz. Niech to się zresetuje. Okej, okay, i teraz. No. Już jest, proszę. Halo. Proszę bardzo, kurde. Sup. No, więc jak ktoś jeszcze nie zostawi, to niech zostawi. Słuchajcie, i kolejny komendowy pojedynek oczywiście w niedzielę. Uzio. No, dokładnie, to tyle. No, więc trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ze mną był Uzio. Właśnie tak. Zagłosujcie w ankiecie, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście jeszcze. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć. Na razie.